No i jak widać, akcja cała zakończyła nam się sukcesem, ale tutaj też nic nie ruszamy, nic nie robimy, czekamy, aż MMI samo nam się zrestartuje. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś ciąg dalszy aktualizacji MMI, choć dziś będzie coś nieco innego. Dziś zainstalujemy sobie tak zwanego basha czy patcha. Można to też nazwać w sumie chyba skryptem, który między innymi pozwoli nam odblokować zielone menu, bo z tym jest czasami problem. Na przykład u mnie jest problem, nie mogę niczym zielonego menu odblokować VCDS-em ani Odisem. Podobno bez problemu idzie to OBD-11, ale akurat nie mam i nie mogę sobie poradzić z odblokowaniem zielonego menu. No i wgraniem też kluczy, można to tak nazwać, które pozwolą nam na zainstalowanie najnowszych map właśnie w naszym systemie. Tak więc myślę, że chyba na początek przejdziemy do komputera i przygotujemy sobie właśnie kartę, dzięki której wszystko tutaj odblokujemy. Jeśli chodzi o te pliki, które potrzebne będą nam właśnie do wgrania tego skryptu, to są właśnie tutaj te dwa, które widzicie. Możecie je pobrać ze strony MIP Solution One, ale akurat nie wiem czemu, u mnie na komputerze ta strona nie działa. Udało mi się jakoś to zrobić na telefonie, może dlatego, że jakieś antywirusy to blokują czy coś. Nie wiem, nie znam się na tym. W każdym razie pobrałem to na telefon i skopiowałem sobie na komputer. Tutaj macie właśnie nazwę tych plików. I teraz tak, musimy wypakować obydwa, bo tutaj w tym mamy cały ten nasz skrypt. Także wypakowujemy najpierw sobie ten skrypt, a w środku mamy, zobaczcie, takie pliki. A jeśli chodzi o ten drugi plik, tutaj mamy patche do różnych softów. Zobaczcie, tutaj jest ich sporo. I teoretycznie potrzebnie będzie nam tylko jeden, taki, który z numerem softu, który mamy obecnie zainstalowany w aucie. Ale tam widziałem właśnie, że niektórzy koptują wszystkie, także my sobie też skopiujemy wszystkie, żeby było to wszystko po prostu pewne. I teraz tak, jak to zrobić? Oczywiście wypakowujemy jedno i drugie, najlepiej w osobne foldery. No i teraz tak, wszystkie pliki z naszego skryptu, czyli tego basha tak zwanego, kopiujemy sobie na kartę pamięci. Karta pamięci oczywiście, no to już wiadomo, że musi być sformatowana pod FAT32. Czekamy chwilę, aż wszystkie pliki nam się tutaj ładnie skopiują. I teraz na karcie pamięci, jak już mamy skopiowane te pliki, otwieramy sobie ten folder patches i otwieramy sobie nasz folder wcześniej rozpakowany z tymi wszystkimi, o których mówiłem. I teraz zaznaczamy sobie wszystkie i kopiujemy je w to miejsce właśnie tutaj na kartę pamięci. No i czekamy, bo chwilę to zajmie, bo widzę, że jest tam 2,7 giga aż. No i poczekamy, aż wszystko się skopiuje. Zamykamy. No i tak przygotowaną kartę już możemy zabrać i iść próbować instalować w samochodzie. No i nasza karta ląduje oczywiście do czytnika SD1. I uruchamiamy procedurę aktualizacji tak samo jak w przypadku softu, czyli lewy do góry, prawy na dół. Przytrzymujemy przez chwilkę, aż pojawi nam się menu aktualizacji. Tutaj oczywiście też aktualizacja SD1. Czekamy. Standard na sam dół. Tutaj zwróćcie uwagę, że tylko mamy jedną pozycję właśnie zaznaczoną. Uruchom aktualizację i potwierdzamy. No i czekamy, nie wiem, myślę, około 5 minut po restarcie. MMI nam się uruchomi na chwilę, po czym powinien być taki zielony ekran. Dokładnie to. Jak widzicie, musimy 2 do 5 minut poczekać, aż skończy się tutaj nam wgrywać wszystko. I MMI się oczywiście zrestartuje ponownie. No i tutaj oczywiście na dół. Kontynuuj, anuluj. I ostatni restart. I już mamy odblokowane zielone menu. Sprawdzamy, czy wszystko działa. Włączamy
zielone menu, przytrzymując te dwa przyciski do góry, po czym lewy minimalnie szybciej. I trzymamy przez około 3 sekundy i powinno nam się po chwili załadować zielone menu. I teraz w zielonym menu wchodzimy w M i B. Jedziemy nieco niżej. I tutaj mamy patchowanie jednostki. I tutaj upewniamy się, że mamy zasilanie, żeby nam system nie zwolnił, żeby wszystko się udało. No i klikamy tutaj Patch Now. Teraz pozostało nam poczekać. Możemy zjechać na dół i zauważymy, że tutaj jakieś rzeczy nam się dzieją, co nie zmienia faktu, że musimy czekać. Nic nie ruszamy, tylko czekamy. Co chwilę tutaj będą nam się pojawiały nowe pozycje, ale musimy cały czas czekać. Jak widać, cały czas tutaj nowe rzeczy nam się wgrywają, ale powtarzam po raz kolejny, cały czas musimy czekać i najlepiej nic nie dotykać. No i jak widać, akcja cała zakończyła nam się sukcesem, ale tutaj też nic nie ruszamy, nic nie robimy, czekamy aż MMI samo nam się zrestartuje. Nic tutaj nie dotykamy. MMI oczywiście nam się uruchomiło. Sprawdzamy, czy wszystko działa. No i teraz sprawdzamy, czy ta aktualizacja, ten patch dodał nam kody, dzięki którym możemy zaktualizować sobie mapy. W tym celu musimy wejść w menu inżynieryjne, czyli lewy do góry, prawy na dół. Chwilkę czekamy. Teraz system, kody odblokowania. Powinniśmy mieć jeden z końcówką właśnie EE. I to jest kod, dzięki któremu możemy zaktualizować sobie mapy. Jak widać, jest on legalny, dostępny, czyli teraz mapy bez problemu będą nam działały. No i chyba to by było wszystko, jeśli chodzi o wgranie tego patcha, basha, skryptu, zwał to jak zwał. Jak widzicie, wszystko się udało, dużo roboty tutaj nie ma, najważniejsze, żeby dobrze przygotować sobie kartkę. No i chyba tym optymistycznym akcentem też zakończę ten filmik i znów muszę w kolejnym filmiku podziękować tutaj właśnie Mr. Fixowi i Dawidowi z WAG Decoder za pomoc. Co prawda tutaj się mniej motałem, ale wolałem dopytać o szczegóły, żeby nie zrobić nic głupiego i żeby pokazać Wam to tak, jak to powinno wyglądać. Jeśli się podobało, jeśli się przydało, no to jakaś tam łapka, subik, wiadomo, jak zawsze. Wbijajcie też na grupę Audi A4, B9, klub.pl i na mój Instagram. A my widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!